Dzisiaj przyjeżdża delegacja z Ukrainy, której będziemy pokazywać naszą jednostkę i nasz sprzęt, jaki posiadamy. Samochodów na stanie mamy ogólnie 4. Mamy busa z 9-osobową obsadą. Mamy samochód specjalny z podnosikiem koszowym. Samochód ciężki Jelcz i średnie Volvo. Członków ogólnie mamy 45, z tego wyjazdowych mamy około 20. Wyjazdów mamy w ciągu roku około 100 i najczęstsze wyjazdy to są miejscowe zagrożenia. Straż Pożarna w Ukrainie ma duży pomysł na rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej. Bardzo nam ciekawe doświadczenia polskich naszych przyjaciół, jako Państwowej Straży Pożarnej, także i OSP, bo to teraz w tym stanie jest Ukraina w stanie wojny, tak? I ratowanie ludzi, życie, to jest najważniejsze. I te doświadczenia, które robicie tutaj, chcemy to przeprowadzić na tereny naszej Ukrainy z waszym pomysłem. Chcemy podziękować za wsparcie naszym polskim przyjacielom, za to wszystko pomoc, którą wyrażacie dla ukraińskiego narodu, jako sąsiady na początku wojny, z pierwszych dni wojny podali się nam ręką pomocy, opiekowali się naszymi rodzinami i to najważniejsze. I mamy nadzieję, że razem zrobimy pokój w całym świecie. Dziękuję. To są strażacy zawodowcy. Myślę, że będzie czas na takie wymiany spostrzeżeń, jak działa w Ukrainie, działa ich system straży i tych straży zawodowych ochotniczy. I też chcemy się pochwalić, przynajmniej to, co my mamy. I też jakby sposób też powiedzieć o rzeczach, które dla nas są trudne, które też w jakiś sposób nam przysparzają różnego rodzaju kłopoty, bo to nie jest tak, że u nas wszystko jest pięknie. Są rzeczy fajne, inwestycje w straże. Nasza gmina to jest duża gmina, 24 miejscowości. Mamy 8 jednostek, czego 3 systemowe. Właśnie jesteśmy przed jednostką SP Korfant. Jednostka systemowa, dużo wyjazdów rocznie, to jest około 120 akcji różnego rodzaju, nie tylko pożary, bo dzisiaj właśnie nasze jednostki polskie, czy OSP, czy zawodowe, również dojeżdżają do różnych akcji zdarzeń drogowych, różnego rodzaju ratowania zwierząt w sytuacjach takich trudnych, także ten spektrum działania strażaków ochotniczych jest potężny, łącznie z ratownictwem medycznym, także tego jest naprawdę wiele. Jest to jednostka z trzema samochodami, z czego jeden jest nowy. Jednostka w sumie jest dobrze doposażona. Jest bardzo dużo też strażaków, 5 strażaków jest strażakami zawodowymi, czyli mają o wiele lepszą sprawność, bo ochotnicy to są ochotnicy, a strażacy zawodowi, którzy są i strażakami zawodowymi, a jednocześnie uczestniczą w tej ochotniczej straży, kiedy mają urlop, czy mają wolny czas.